Szanowni Państwo, tak, media, to miło witamy. Cieszę się, że dzisiaj spotykamy się nie w urzędzie. Świadomie tutaj wybraliśmy to miejsce. Po pierwsze, że jest klimatyzacja, ale to oficjalnie będziemy mówić. A po drugie, takie miejsce dla mieszkańców, dla różnego rodzaju aktywności i dla organizacji pozarządowych i dla zwykłych mieszkańców, którzy chcą tu przyjść, spędzić czas robiąc różne rzeczy, od projekcji filmowej poprzez różnego rodzaju animacje, które są tutaj prowadzone, a mówię to o tym tylko dlatego, że system, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, czyli system roweru miejskiego, jest głównie dla mieszkańców, Marek stworzony, a się okazuje, tutaj jest rozmów kulerowy przed, pewnie pani dyrektor za chwilę kilka słów o tym więcej powie, mieszkańców Marek, którzy korzystają już z systemu warszawskiego, jest ponad 2000, jeśli dobrze pamiętam tą liczbę, więc to już jest bardzo, bardzo duża liczba. A mam nadzieję, pewnie tak się szybko stanie, ta liczba mocno wzrośnie w momencie uruchomienia naszego mareckiego systemu roweru miejskiego, który, jak wiemy, ma nazwę Koło Marek, też wybrany przez mieszkańców, wymyślony przez jednego z mieszkańców i zatwierdzony przez komisję, która taką nazwę wybrała. I tak jak w Warszawie system się nazywa Veturillo, u nas będzie się nazywał Koło Marek. Zaczynamy od 5 stacji, po podpisaniu umowy to jest 57 dni, tak? Dokładnie, czyli początek października oficjalnie rowery pojawią się na ulicach Marek. Tak jak powiedziałem, 5 stacji, które głównie skomunikują Aleję Piłsudskiego, zaczynając od Czarnej Strugi, przez ulicę Legionową, z Wspólną, czyli i Małochowskiego, czyli bardzo duże skupisko osiedli wielorodzinnych, Urząd Miasta i węzeł Marki, czyli niedaleko również wielu osiedli i Centrum Handlowego M1. Natomiast w dalszej perspektywie, po zakończeniu kilku inwestycji drogowych, planujemy ten system rozszerzyć. I co najważniejsze, system, który jest w pełni kompatybilny, znaczy będzie, z systemem warszawskim, czyli mieszkaniec Marek, który wypożyczy rower w stacji mareckiej, będzie mógł dojechać do Warszawy i zostawić ten rower na stacji warszawskiej, nie, i odwrotnie, czyli wypożyczając rower warszawski, będzie można dojechać na takich samych zasadach, korzystając z tej samej aplikacji do Marek, czyli jako uzupełnienie komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że ta ilość rowerów, które na początek mieszkańcom proponujemy, będzie wystarczająca. Będziemy oczywiście to analizować i reagować, jeżeli będzie taka potrzeba. No, tak chwilę rozmawialiśmy w weekend na bulwarach warszawskich. No, ilość tych rowerów, które tam zobaczyłem, no, robi wrażenie. Znaczy, że wiele osób korzysta z tych rowerów i chce korzystać. I wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, a że i drogi rowerowe budujemy, jest ich coraz więcej, więc będzie można też spokojnie i bezpiecznie tymi rowerami po tych drogach mareckich, warszawskich i innych miejscowości, bo inne miejscowości też ten system dróg rowerowych tworzą, jeździć. Tyle tytułem wstępu. Pani dyrektor, jeżeli mogę, kilka słów od strony generalnego wykonawcy systemu, czyli firmy Nextbike. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Cieszymy się, że marki dołączają do systemów, do rodziny Nextbike. System w markach będzie 15. systemem Nextbike na Mazowszu. Także cieszymy się, że kolejna podwarszawska miejscowość dołącza. Wspomniał pan burmistrz o kompatybilności. To z naszej perspektywy jest zdecydowana zaleta projektowanego systemu. Użytkownik bez dodatkowej rejestracji będzie mógł korzystać tutaj w markach z systemu. Więc to jest zdecydowana zaleta. Już tych użytkowników, tak jak pan burmistrz wspomniał, mamy 2000 zarejestrowanych mieszkańców marek zarejestrowanych w systemach Nextbike. Więc jakby jesteśmy przekonani, że użytkownicy będą korzystać z jednego z drugiego systemu. Rower miejski jest uzupełnieniem transportu publicznego. Te 5 stacji, 75 rowerów, przynajmniej w pierwszej fazie, wierzymy, że zdecydowanie poprawią dostępność też komunikacji. I wierzymy, że tak jak w podobnych miastach,
których mamy okazję zarządzać systemem, ten również marker system będzie sukcesem. Bardzo dziękuję. Nie będziemy inaczej. Super. Pani Karmi. Dziękuję. No to cóż. Pani dyrektor, proszę bardzo. Dziękuję. Podpiszmy i działajmy. Tak jest.